Pan Marcin Woldański chyba jest nieobecny. Czy od strony technicznej jesteśmy już przygotowani do rozpoczęcia sesji? Tak, możemy rozpoczynać. Dobrze. W takim razie za pół minuty rozpoczynam. Szanowni Państwo, rozpoczynam 34. sesję Rady Miejskiej Gminy Chocz. Witam Państwa bardzo serdecznie. Witam Państwa radnych, którzy są zalogowani, wszyscy akurat widzę. Pana burmistrza, myślę, że pani wiceburmistrz też może gdzieś tam jest. Widzę panią mecenas. Witam serdecznie. I pracowników obsługi Rady. Witam wszystkich, jeśli kogoś pominęłam, to przepraszam, ale chyba wszystkich wymieniłam. Oraz oczywiście osoby, które obserwują nas dzięki połączeniu internetowemu. W tym momencie chciałam stwierdzić obecność wszystkich radnych na naszej sesji. Będę po kolei odczytywać nazwiska radnych. Proszę o zgłaszanie swojej obecności. Mam też taką prośbę, aby osoby, które się wypowiadają, zgłaszają do wypowiedzi, włączamy również kamerę, żeby można było nawiązać wizualny kontakt. Odczytuję po kolei. Pani Małgorzata Bojarun. Dzień dobry, jestem. Dzień dobry. Pani Iwona Czajczyńska. Widzę, że pani Iwona jest zalogowana. Czy może pani potwierdzić swoją obecność? Dzień dobry. Dzień dobry. Pani Ewa Ferenc. Dzień dobry, jestem. Dzień dobry. Pani Urszula Helwing. Dzień dobry, jestem. Dzień dobry. Pani Katarzyna Hernes. Pani Katarzyna Hernes. Pani Kasiu, nie słyszymy pani. Dobrze, potem jeszcze raz potwierdzę pani obecność. Pani Kinga Janas. Dzień dobry, jestem. Dzień dobry. Ja jestem. Pan Marek Latosiński. Dzień dobry, jestem. Dzień dobry. Pan Eugeniusz Michalak. Przepraszam Państwa, pani Katarzyna Hernes do mnie dzwoni, sekundkę.
Z panią Katarzyną Hernes mamy połączenie wizualne, natomiast nie ma połączenia głosowego. Przechodzę dalej do kolejnej osoby. Pan Eugeniusz Michalak, widziałam pana, ale niestety nie słyszałam. Panie Eugeniuszu, może pan potwierdzić swoją obecność? Dzień dobry, jestem. Dzień dobry. Pan Michał Wardęcki. Dzień dobry, jestem. Dzień dobry. Pani Kamila Werden. Dzień dobry, jestem. Dzień dobry. Pani Ewa Wojciechowska. Dzień dobry, jestem. Dzień dobry. Pan Jan Woldański. Dzień dobry, jestem. Dzień dobry. Pan Marcin Woldański. Dzień dobry, jestem. Dzień dobry. I pani Małgorzata Wróblewska. Dzień dobry, jestem. Dzień dobry. Proszę państwa, potwierdzam obecność wszystkich osób na sesji. Także mamy możliwość podejmowania prawomocnych uchwał. Stwierdzam kworum. Możemy przejść do kolejnego punktu obrad. Przedstawienie porządku obrad. Porządek obrad został państwu przedstawiony w zawiadomieniu. Czy są jakieś propozycje co do zmiany porządku obrad? Nie ma. Jeśli nie ma, to proponuję przejście do kolejnego punktu, punktu czwartego, przyjęcie protokołów z poprzednich sesji. Mamy tutaj 5 protokołów. Zostały one państwu przedstawione w ostatnim czasie. Była możliwość z ich zapoznaniem się. Także po kolei kolejne protokoły będą zatwierdzone przez głosowanie. Czy ktoś z państwa ma do któregokolwiek protokołu jakieś uwagi? Jeśli nie ma, w takim razie bardzo proszę o uruchomienie głosowania dotyczącego przyjęcia protokołu z 29. sesji Nadzwyczajnej Rady Miejskiej Gminy Chocz. No i teraz mi chodź tu pomóż. Bardzo proszę o wyłączanie mikrofonów, kiedy nie są państwo zgłoszeni do wypowiedzi. Pani Iwona Czajczyńska i pani Katarzyna Hernes jeszcze nie oddały swojego głosu oraz pan Marcin Woldański. Bardzo proszę o oddanie głosu. Pani Katarzyna Hernes ma jakieś problemy z oddaniem głosu? W międzyczasie zapytam, czy mnie teraz słychać? Teraz panią słychać, tak. Pani Kasiu, czy ma pani jakiś problem z oddaniem głosu na sesja live? No nie było mnie przez chwilę, bo się wylogowałam i próbowałam na wszystkie sposoby ten dźwięk naprawić już. Dobrze, to poprosimy tylko o oddanie głosu. Odnośnie pierwszego protokołu dotyczącego 29. sesji Nadzwyczajnej Rady Miejskiej Gminy Chocz. Dziękuję pani bardzo. Przepraszam bardzo wszystkich, ale to złośliwość chyba przedmiotów Marty. Przepraszam. Nie szkodzi. Proszę państwa, wynik głosowania to jest 15 głosów za. Przyjęliśmy protokół z 29. sesji Nadzwyczajnej Rady Miejskiej Gminy Chocz. Proszę bardzo o uruchomienie kolejnego głosowania w sprawie przyjęcia protokołu numer 30.
To jest dotyczące 30. sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej Gminy Chocz. Również ten protokół został przyjęty jednogłośnie. Proszę bardzo o uruchomienie kolejnego głosowania dotyczącego protokołu z 31. sesji Rady Miejskiej Gminy Chocz. Również ten protokół przeszedł jednogłośnie. Bardzo proszę o uruchomienie głosowania dotyczącego przyjęcia protokołu z 32. sesji Rady Miejskiej Gminy Chocz. Dziękuję bardzo. Wynik głosowania to jest 15 głosów za. Przechodzimy do ostatniego punktu z tej serii. To jest punkt E. Przyjęcie protokołu z 33. sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej Gminy Chocz. Proszę bardzo o uruchomienie głosowania. Dziękuję bardzo. Wynik to jest 15 głosów za. Kolejny punkt obrad sesji to jest informacja pana burmistrza z działań w okresie międzysesyjnym. Poproszę pana o zabranie głosu. Niestety nie słychać pana. Teraz lepiej, dziękuję. A teraz... Nie wiem, czy teraz jestem słyszany? Tak, tak, proszę bardzo. Dzień dobry. Jest to okres dwumiesięczny, około dwumiesięczny, obfitujący wiele zdarzeń i wiele prac. Ja do niektórych z nich się odniosę. Jest to czas, w którym następuje podpisanie umów na realizację usług w zakresie transportu zbiorowego. Jest to konsekwencją wielu spotkań, jak powiedziałem, i z przewoźnikiem, z firmą Giedrich i z PKS-ami kaliskimi. Dzisiaj wieńczymy pewne dzieło, może nie dochodząc do pełnego finału, ale mając pełne zabezpieczenie dowozów naszych mieszkańców na rok 2021 i czekając na to, że rozstrzygnięcia prawne pozwolą nam na realizację tego obszaru w sposób zorganizowany w ramach spółki z przewoźnikiem bądź też w ramach związku, który ewentualnie w tym zakresie zawrzemy. Jest to czas, w którym następuje też podpisanie umów na dalszy ciąg rewitalizacji placu 1 maja. Jak Państwo sami widzicie, jest to już zadanie na chwilę obecną realizowane. Jako pozytyw można powiedzieć, że sprawdza się to, o co prosiłem. Przyjmijmy budżet w miarę wcześnie, żeby móc taniej i korzystniej spróbować zorganizować przetargi. To nam się opłaciło. Praktycznie zadanie w całości prawie, że realizowane jest w ramach pozyskanych pieniędzy zewnętrznych. My, jeżeli dołożymy, to dołożymy tutaj w obszarze nadzoru ewentualnych prac archeologicznych, ale to już pokaże przyszłość. Początek roku to też nieszczęście, którego doświadczamy na majątku własnym, to pożar dachu w zespole szkół w Chocz, 12 styczeń. Temat jak gdyby jest realizowany czy otwarty na chwilę obecną. Zamknięte są tylko kwestie dochodzeń
Natomiast przed nami jest proces związany z realizacją, z naprawieniem tej szkody, która powstała. Na chwilę obecną mamy rozpisany, czy analizowany jest drugie zapytanie ofertowe, bo na pierwsze nikt się nie odezwał, zbyt krótki termin daliśmy realizacji. Na drugie zapytanie ofertowe zgłaszają się dwie firmy. Stąd też dzisiaj w tych ruchach finansowych będziemy mieli do czynienia z przyjęciem środków również z organu ubezpieczeniowego i przeznaczeniem ich na ten cel. Zadania tego na pewno w najbliższych dniach nie skończymy. Odbywamy też na terenie gminy, wiem, że to szereg grup społecznych odbywa takie spotkania związane z innowacją, z innowacjami społecznymi, które prowadzone były przez byłą naszą mieszkankę, dzisiaj mieszkankę Pleszewa, panią Lucynę Roszak. Tutaj każda z grup społecznych mogła wyrazić się swoje oczekiwania w odniesieniu do potrzeb, form, których brakuje, czy do wprowadzenia prostych ulepszeń, a mogących poprawić funkcjonowanie nasze względem społeczeństwa. Jest to okres, w którym bardzo często spotykamy się w ramach Zakładu Gospodarki Odpadami w sprawie podejmując tematy form i zasad dalszego funkcjonowania, jak również uczestniczymy w walnym nadzwyczajnym tego stowarzyszenia. Większość spotkań odbywana jest tam na miejscu, natomiast towarzyszy temu całemu zabiegowi tutaj związanemu i z wprowadzaniem nowych cenników i z ilościami czy negocjacjami, które prowadzimy, towarzyszą też wizyty studyjne i korespondencji. W międzyczasie też w okresie międzysesyjnym ogłoszony zostaje i dokonany wybór nowego kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Choczu. Tym nowym kierownikiem zostaje pani Anna Przybył, mieszkanka z terenu naszej gminy, która tu no, najlepiej sprzedała swoje umiejętności i wykazała się najlepszą wiedzą w zakresie oczekiwań stawianych przed kierownikiem. Dotychczas była pracownikiem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzin. W międzyczasie też z grupą aktywnych osób, bo w różnych organizacjach są sformalizowane grupy typu członkostwo czy zarząd, ale są też grupy robocze bardzo aktywne. Odbywamy szereg spotkań w ramach potrzeb związanych z remontem kolegiaty, analizując możliwości uzyskania środków, zabiegamy o nie, jak również jest próba tworzenia odpowiedniego lobbingu wokół tej sprawy. Uchwalony budżet daje też szansę na spotkanie z przedstawicielami spółki oświetlenie uliczne, negocjacje i podpisanie umów na okres obsługi roku bieżącego. I tutaj no, jeżeli nic się nie zmieni i środki unijne będą płynęły zgodnie z zapowiedziami, to w roku przyszłym rozpoczniemy proces instalacji na terenie gminy w pasie drogi wojewódzkiej w pełni oszczędnego oświetlenia LED-owego. Jesteśmy też uczestnikiem Forum Rolniczego Powiatu Pleszewskiego. Odbywam spotkania w sprawie umieszczenia biblioteki szkolnej w szkole w Choczu. Trafiają do mnie wnioski Rady Rodziców, dyrekcji w tym wstędzie. Dzisiaj jest przyjmowany przez Radę statut. On jest być może też w jakimś sensie przyczynkiem do powielenia tego wniosku, bo wniosek nie po raz pierwszy rodzice i dyrekcja szkoły kieruje. Jak się okazuje w toku, to do tego dochodzi komisja statutowa również. W toku prowadzonych prac formalnie połączenia nigdy nie było i potrzeby wyrażane tutaj przez szkołę w obszarze
dziś posiadania lokum w tym względzie, posiadania części księgozbioru, a przede wszystkim argumenty dotyczące czy poruszane na spotkaniu i w korespondencji dotyczące bezpieczeństwa dzieci szkolnych, możliwości pozyskiwania środków bezpośrednio przez placówkę, z których jako jedyna była pozbawiona, bo szkoła podstawowa nie mogła wnioskować, ale nie uzyskiwała tego wsparcia zasobów bibliotecznych. I pewno taki stan rzeczy może by jeszcze się utrzymywał, ale moment, kiedy Rada podejmuje też próbę regulacji prawnej funkcjonowania biblioteki publicznej, szkoła kieruje taki wniosek i następuje, skoro nie było formalnego, to następuje nieformalny rozbrat tych dwóch bibliotek. Podział, może nie podział, ale wygenerowanie tego, co jest w zasobach szkolnych, co jest w zasobach biblioteki publicznej i uruchomienie tych dwóch baz. Jest to również czas, w którym pracujemy nad mocno artykułowanymi elementami związanymi z czystym powietrzem. Myśmy tutaj podpisali odpowiednie porozumienie, o którym informowałem bodajże we wrześniu z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, a naszą gminą. Jak się podpisuje porozumienie, to też jesteśmy, musimy być świadomi, że zobowiązaliśmy się tym samym do obsługi naszych mieszkańców, potencjalnych wnioskodawców w ramach programów w procesie składania wniosków celem uzyskania odpowiedniego dofinansowania. I na dzień dzisiejszy z informacji uzyskanych od pracownika, który zajmuje się tym zakresem, 5 osób złożyło skuteczne wnioski o dofinansowanie. Dwie osoby złożyły już wniosek o płatność. Natomiast około 30 osób uzyskało prawdę w odniesieniu do programu Czyste Powietrze. I będąc przy tym zakresie, chcę poinformować, że w najbliższych dniach skieruję do Rady celem pracy nad projekt uchwały określający zasady udzielania dotacji celowej na zadania z zakresu poprawy jakości powietrza na terenie gminy Tłocz. Posiłkując się tym, co jest możliwe z zakresu funkcjonowania innych samorządów, oczywiście otwarty na przemyślenia radnych, dlatego ten projekt, który zakłada pewne wielkości, którymi chcielibyśmy dotować zainteresowane podmioty, zakres odpowiedzialności, jak również pełny zakres wniosków, żeby to było pewne swoiste kryterium dla zainteresowanych, żebyśmy mogli przyjąć. Myślę, że Rada pochyli się nad tym tematem w najbliższym czasie i skończy go w takim okresie, który pozwoli nam przewidzieć niezbędne nakłady, jak to się dzieje w sytuacji odczyszczalni szczelnowych, gdzie wywołaliśmy uchwałę o dotacje, że tutaj zdążymy również do projektu, do czasu, kiedy projekt budżetu będzie składany na rok 2022 i będzie można w pełni już powiedzieć, że tyle instalacji jesteśmy w stanie zasilić z kuli własnej. Ja nie ubiegam, że będziemy też czynili zabiegi o to, żeby uzyskać wymierne wsparcie środków zewnętrznych na ten cel, ale reguły będą musiały być zatwierdzone czy przyjęte przez nas samorząd, przez Radę. Też rozpoczęliśmy szybkie przyjęcie budżetu, to też możliwość rozpoczęcia prac, realizacji prac z zakresu funduszy sołeckich. To Państwo już widzicie, czujecie i tutaj czynimy to w oparciu o bieżącą współpracę z sołtysami i z radami sołeckimi. Jest to też okres, w którym odbywa się wiele konferencji kierowanych przez pana starostę, pana wojewodę, ministerstwa. Są to szkolenia w OKIS-u, są to udziały też, jak wspomniałem, w pierwszej fazie z
organizacjami, w których jesteśmy, czy to mam na myśli tutaj chociażby Zakład Gospodarki Odpadami. Jest to też okres, w którym czyniłem zabiegi o realizację zadań drogowych, myślę tu o drogach powiatowych. Wypadkową tego są projekty uchwał, które Państwu przedłożyłem do akceptacji. One wskazują nie tylko udział wielkości środków naszych, to jest w odniesieniu do ulicy Grodzieckiej, do ulicy, przepraszam, do odcinka od ulicy Słonecznej, czyli od tutaj wysokości gdzieś piekarni, może kilka metrów wcześniej, aż do mostu na Trzybosądce. Tam są udziały w realizacji zadań, które chciałbym, żeby powiat wprowadził jeszcze w tym roku. Nie ukrywam, że to będzie szybszy z samorządów i szybciej taką gotowość finansową panu staroście, zarządowi powiatu przełoży. Uzyska też wsparcie radnych. Ja nie ukrywam, że bardzo mi zależy na kolejnej współpracy z radnymi powiatowymi, bo wiele od nich będzie teraz zależało po przyjęciu 16 wyzwania. Po to, żeby Rada Powiatu dostawiła niezbędne środki. My je pokazujemy na poziomie udziału takiego, który jest kontraktowany dotychczas, to jest 30% wartości zadań. Nie więcej niż tak to określiliśmy. No, tam się pojawia również trzecie zadanie, które wydaje się z punktu widzenia perspektywy środków zewnętrznych, unijnych, które będą możliwe do osiągnięcia w latach kolejnych. Ale trzeba być na to przygotowanym, opracowanie prezentacji i omówiliśmy ten temat wspólnie z panem starostą i z samorządem gminy Widziałek i z panem wójtem Robertem Łozą w odniesieniu do udziału w przygotowaniu projektu na pozostały odcinek. Ten odcinek, który dzisiaj ma nawierzchnię szlakową czy gruntową, przewidujemy dla jego samorządu udział wielkości po 40 tysięcy złotych każdy. Wiadomo, że wyłoniony projektant dopiero nam pokaże ewentualną konieczność wielkość dopłaty w tym zakresie. Jest to też czas, kiedy udaje się zakończyć zadanie polegające na kanalizacji aglomeracji, zakończenia zadań w Starym Olejcu i w Kwileniu. Jest to czas, w którym uzyskujemy zgodę, bo to było bardzo istotne, uzyskujemy zgodę instytucji uprawnionych nadzoru pana wojewody, nadzoru powiatowego na, i możemy oddać tę kanalizację do użytkowania. Ale też uzyskujemy coś, co jest bardzo istotne z punktu widzenia eksploatacji. Uzyskujemy zgodę darczyńcy, czyli Urzędu Marszałkowskiego, na możliwość przekazania tej części ogromnego zadania majątku do użytkowania przez zakład wodno-kanalizacyjny. To wszystko się dzieje w końcowych dniach grudnia, w pierwszych dniach stycznia, bo to faktycznie na początku stycznia Urząd Marszałkowski 5 stycznia wyraził zgodę na przekazanie zarząd tych obiektów naszemu wykładowi. Następstwem tego jest podpisanie w dniu 14 stycznia stosownej umowy, której przekazałem tą sieć, jak również rozpoczęcie procesu przyłączeń. Co może być pocieszające, to fakt, że bez względu na panujący mróz czy zimę udaje się w pierwszych dniach stycznia, wtedy kiedy te możliwości jeszcze były, przyłączyć do kanalizacji pierwszych 8 nieruchomości. W tym również nieruchomości będących w gestii samorządu gminnego. Na chwilę obecną przygotowujemy pisma dla każdego właściciela nieruchomości, który w obszarze oddziaływania naszej kanalizacji się znajduje, o możliwości podłączenia się do sieci. Dużo w tym usprawnia praca sołtysów, bo no, nie ukrywam, że sołtys z Kwilenia
pan Skurzybut, jak również sołtys Szkudarek, Emilia Szkudarek wykonują pewną pracę już informacyjną w swoich miejscowościach, za co jestem naprawdę wdzięczny, bo to nas przybliża do celu. My ze swej strony będziemy kierowali korespondencję do bezpośrednio zainteresowanych, czy potencjalnie zainteresowanych, jak najszybszym przyłączeniem się do kanalizacji. Jest to też trudny czas, bo żaden czas, powiedziałby ktoś, nie jest dobry na prowadzenie taryf na najbliższe 3 lata na ścieki. Te taryfy, wiadomo, nie są zatwierdzone już przez samorząd gminny. One są przygotowywane przez zakład i przekierowywane do instytucji Wody Polskie, które te taryfy zatwierdzają na najbliższe 3 lata. Muszę powiedzieć, że pomimo, że nie mieliśmy, przecież nie mamy oddanych jeszcze czy przyłączonych wszystkich nieruchomości w Choczu i nigdy tak pięknie nie będzie, że wszystkie nagle one będą przyłączone, bo niektóre z nich albo stanowią pustostany, albo też jeszcze nie podjęto na nich czynności, nazwałbym ich takich życiowych, że działka nie żyje. To udaje się zwiększyć ilość ścieków, które corocznie poprzednio przyjmowaliśmy do kalkulacji. I powiem tak, że 2018 rok, w którym jeszcze prowadzimy działania w Choczu. To jest wielkość ścieków płynących kanalizacją na poziomie 25 tysięcy. 2019 rok to jest zwiększony zakres już przyłączenia w Choczu. Blisko 30 tysięcy. A na 2020 rok zamykamy jeszcze bez Kwilenia i Olejca wielkością 37 tysięcy metrów sześciennych. Ja przypomnę, że to ma ogromny wpływ, bo te ilości mają ogromny wpływ na to, jak taksa przyszłościowa obciążeń wygląda. I może z jakąś dozą satysfakcji powiem, że pomimo wzrostu wszystkiego wokół, wzrostu cen i nośników energii elektrycznej i płac i wszystkich uwarunkowań, które nam towarzyszą, to właśnie ilość ścieku ma ogromny wpływ na to, że możemy cenę tą zbijać. Czyli w przyszłych latach będzie ona malała. To jest też wyraźny sygnał, który został nakierowany w odpowiednim czasie na to, żeby w związku z tym, że głównym nośnikiem w tym obszarze są płace, ale drugim albo przemiennie nośnikiem kosztów jest energia elektryczna, zainstalowaliśmy na instalacji oczyszczalni ścieków. Pierwsze panele fotowoltaiczne, liczymy na to, że one również wpłyną. Zresztą do kalkulacji już przyjmujemy produkcję, którą potencjalnie te kolektory nam dostarczą. To powoduje sytuację, w której poziom wody udaje się utrzymać na poziomie roku 2020. I taką kalkulację przedkładamy do Wód Polskich. Wartość 3,38 złotych za metr sześcienny. Nie wzrasta również wielkość opłaty abonamentowej. Ona tak jak w roku 2018, w 2021, ale i w 2023 kształtuje się na poziomie 3 zł 86 groszy. Jeżeli chodzi o ścieki gospodarstwa domowego, to te ścieki z 7,40 w 2020, 7,38 w 2021, 7,26 w 2022 i 6,84 w 2023. Z taką kalkulacją wychodzimy do instytucji Wody Polskie, czyli jest to symptom, który może przy tym obiegowych podwyżkach możemy powiedzieć, że my z tymi stawkami idziemy w dół.
Na bieżąco kontrolujemy ilość mieszkańców zgłoszonych też, bo temat istotny z gospodarką śmieciami, borykamy się na nieomal każdym spotkaniu, na komisjach, na sesji. To tutaj chcę powiedzieć, że na bieżąco kontrolujemy ilość mieszkańców zgłaszanych w deklaracjach. Jest tutaj też na pewnym poziomie wypracowana współpraca między stanowiskiem rozliczającym a elementem związanym z demografią, czyli z urodzeniami, ze zgonami. Myślimy tutaj o współpracy z danymi, czy z, po to, żeby uzyskać jak najszybciej dane z USC, bo to zdajemy sobie sprawę z tego, że to wpływa na wysokość opłat docelowo. Także ta kontrola się odbywa. Zniecamy, kontrolując już w terenie przypadki nieprawidłowego segregowania odpadów komunalnych. Po pierwsze, ten fakt zgłaszają nam firmie Zakład Gospodarki Odpadami wtedy, kiedy to te nieczystości czy te segregowane odpady już tam trafiają, ale sygnały takie kieruje również podmiot, który odbiera od nas te segregowane odpady i sygnalizuje na chwilę obecną już brak poprawności w tym względzie. Na chwilę obecną mam zgłoszonych 7 takich przypadków, co nie znaczy, że tych przypadków nie jest w konsekwencji więcej. Jak wspomniałem, już sygnalizujemy mieszkańcom obowiązek podłączenia nieruchomości do instalacji kanalizacyjnej. Jeżeli chodzi o elementy związane z pandemią, jest ich naprawdę szereg, jest ich dużo. Myśmy zaprzestali na chwilę obecną w strukturze powiatu cotygodniowych spotkań, bo takie miały miejsce dotychczas. Nie wiem, czy wzrost zachorowań nie spowoduje nawrotu czy konieczności tej bezpośredniej wymiany tego, co się dzieje, ale Państwu jestem winien informację, przynajmniej z tego zakresu, który, na który mamy, na który organizacyjnie w jakimś sensie też staramy się wpływać. Słyszeli Państwo o tym, że rząd kierował pewne możliwości rejestracji się na szczepienia względem grup zawodowych, ale i grup wiekowych. O ile na te zawodowe na chwilę obecną my wpływu nie mieliśmy żadnego, bo one były samodzielnie realizowane w ramach szpitala, instytucji, które obsługują nas pod względem zdrowotnym i epidemiologicznym, jak również służb i straży. Na chwilę obecną również kadry pedagogicznej mającej do czynienia z dziećmi przedszkolnymi, z dziećmi 1-3, które do szkoły chodzą, jak również kadra kierownicza szkół, czy też, może na tym bym zakończył, mają prawo korzystać ze szczepień w ramach resortowych, to my z pewnością powinniśmy mieć wiedzę z tym, ile w naszym ośrodku, który podlega i wykonuje te szczepienia względem naszych mieszkańców, jak to wygląda. Jeżeli chodzi o grupę wiekową 80 plus, czy 80 i wyżej, jeżeli chodzi o występowanie, to z danych demograficznych wiemy, że takich osób mamy na terenie gminy 157. 80 osób się zarejestrowało, 77 nie zarejestrowało swojej gotowości do szczepienia. Jeżeli chodzi o ten przedział wiekowy 70 plus, czyli do 80, to takich osób mamy zarejestrowanych 227, a łącznie występuje na terenie gminy w tym przedziale wiekowym 321 osób, czyli mamy do czynienia z populacją 94 osób, które nie zdeklarowały się co do szczepienia. Jeżeli chodzi o ilość szczepień, które zostało zrealizowanych, to na chwilę obecną, na dzień dzisiejszy,
w zasadzie, no dzisiaj jest 25, przepraszam, na jutro, jeżeli wszystko się uda zamknąć, tak, bo ta szczepionka jest widzę zielona. Dowiezionych dawek 210, one są już dowiezione, czyli tu się nic nie zmieni. Podana dawka pierwszy raz 130 osobom, a 80 osób już podlegało zaszczepieniu podwójnemu. Z dość nagłośnionego tematu związanego z koniecznością dowozu osób do punktów szczepień na terenie naszej gminy taki akces zgłosiły tylko dwie osoby. I takie osoby to wieźliśmy tutaj samochodem służbowym i odwieźliśmy. Może z informacji, które z działalności w okresie międzysesyjnym działo się dużo więcej, ale z najważniejszych, a takowe chciałem przekazać, to są te, które przed chwilą wyraziłem. Bardzo dziękuję. Dziękuję panu bardzo. W takim razie możemy przejść do punktu szóstego. Przyjęcie informacji o realizacji zadań związanych z utrzymaniem czystości i porządku na terenie gminy Chocz na dzień 31 grudnia 2020 roku. Omawialiśmy ten temat na komisjach wspólnych w dniu 23 lutego. Czy ktoś z państwa chciałby jeszcze zabrać głos w tej sprawie? Czy są jakieś dodatkowe pytania? Nie widzę. W takim razie bardzo proszę o uruchomienie głosowania w celu przyjęcia tej informacji. A przepraszam, pan burmistrz. Proszę bardzo, pan burmistrz. Wiele zostało już powiedziane w informacji, którą przedkładałem, dlatego nie będę jej na pewno powtarzał, bo to mijałoby się z sensem. Natomiast powiem tak, nie jesteśmy w ogonie krajów czy jako gmina. Produkcji śmieci. Jesteśmy niestety w jej czołówce, albo zbliżamy się do tej czołówki. Średnia produkcji śmieci w Unii Europejskiej jest 500 kg. Mówię o skali rocznej i mówię o całej masie. Z wyliczeń, które my posiadamy, nie posiadamy tylko wyliczeń tego, co trafia to w sposób nietrudny w miejsca, gdzie nie powinno trafiać. I nie wkalkulujemy tutaj ilości stali, a ta w tych 500 kg w Unii Europejskiej to średnio się liczy. To rok 2018 to jest 354 kg, a rok 2019, bo jego mamy rozliczonego, 2020 jeszcze nie mamy wszystkich zwrotnych informacji, ale 2019 to jest 372 kg śmieci. Także mamy tendencję rosnącą. Czy to jest dobrze? No, sami tego nie zmienimy. Polityka państwa może jedynie przyczynić się do tego, że ilość elementów przewidzianych do segregacji może w jakiś skuteczny sposób wpłynąć na rozmiary ponoszonych z tego tytułu kosztów. Niestety, ja na komisji też słyszałem, że ZDO musiałoby się rozliczyć, bo podnosi stawki. Tak, to jest prawda, ono się rozlicza na walnych. I taki raport każdorazowo jest składany. Natomiast od pewnego czasu obserwuję coś, co wyraziłem już na komisji. I wiem, że pani radna Wróblewska powiedziała, że jesteśmy udziałowcem i powinni nam składać tego typu raportowanie, czy przyjeżdżać. I kochani, my jesteśmy naprawdę tam najmniejszym udziałowcem. Udziałowcem, który ma troszkę więcej niż 1%, blisko 2% udziałów. Także Jarocin, który ma ponad blisko 60% od początku, wyłożył też oczywiście ogromny kapitał na funkcjonowanie tego przedsięwzięcia. W interesie Jarocina jest również, żeby to przedsięwzięcie przynosiło jakieś określone zyski. Ja chciałbym, żeby może tak jak próbujemy to zrobić przy wodzie i przy ściekach, nie mieć z tego zysków, ale też, żeby nasza społeczność nie musiała ponosić większych opłat. I tego typu politykę próbuję tam, zresztą nie jestem odosobniony w tym względzie,
w imieniu naszego samorządu artykułować, ale udział mam tyle, ile mamy akcji, czyli niewielki. Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze jakieś osoby chętne do wypowiedzi w tym zakresie? Jeśli nie, to proszę bardzo o oddanie głosu w sprawie przyjęcia tej informacji. Już jest uruchomione głosowanie. Proszę o oddanie głosu pana Jana Woldańskiego. Dziękuję bardzo. Informacja została przyjęta jednogłośnie. Możemy przejść do kolejnego punktu naszych obrad. Jest to informacja o działalności organizacji sportowych i wykorzystywania obiektów sportowych. Proszę bardzo, czy w tym zakresie jakieś pytania i uwagi państwo mają? Jeśli nie, to tylko ja chciałam, a pani Małgorzata Wróblewska, bardzo proszę. Ja chciałam dopytać, bo wnioskowałam o to, aby prezes klubu Prosny Chocz brał udział w dzisiejszych obradach i aby mógł nam wyjaśnić o trudnościach, z którymi boryka się obecnie Prosna. Ja chciałam dopytać, czy jest pan prezes i czy udzieli takiej informacji. Ja tylko dopowiem, że złożyłam w Biurze Rady prośbę o zaproszenie na tą sesję pana prezesa. Natomiast widzę, że nie dostał zaproszenia jako linku do tej sesji. Także nie wiem, jakie kroki zostały w tym względzie podjęte. Mogę prosić o odpowiedź pana burmistrza? Przepraszam, musimy chwileczkę poczekać, ponieważ pan burmistrz ma problem z połączeniem. Mhm. Widzę, że pani Ewa Wojciechowska się również zgłasza, ale poczekamy, aż pan burmistrz się połączy do sesji. Pani przewodnicząca, to może w międzyczasie niech się wypowiada pani Wojciechowska. No to w zasadzie może być, ale jeżeli będzie tutaj do pana burmistrza, to pan burmistrz nie będzie słyszał, także. Ale pani przewodnicząca, ja tylko króciutko. Proszę bardzo. Z tym, że no jednak brakuje tych młodych ludzi, którzy mogliby zasilić te grupy sportowe w Choczu. Moja propozycja, może niech klub Prosna zwróci się do SOEC z taką informacją, że poszukują, bo ja nie wiem, jaka jest forma rozpropagowania. Będą osoby chętne, które będą chciały uczestniczyć i wstąpić do tego klubu. Przepraszam, pani przewodnicząca, poprosimy o 5 minut przerwy. Ogłaszam 5 minut przerwy, proszę bardzo.
Dziękuję, czyli do godziny 14:55. Do zobaczenia.
Państwo, wznawiam obrady sesji po przerwie. Chciałam powiedzieć w skrócie to, co zapytała Pani Wróblewska i Pani Wojciechowska. Chodzi o wniosek Pani Wróblewskiej o zaproszenie na obrady sesji prezesa Klubu Sportowego Prosna, jak również Pani Wojciechowska zaproponowała, żeby prezes czy sportowcy z organizacji Prosna wystąpili do sołectw z informacją, że poszukują członków swojego klubu. Bardzo proszę, Pani Wróblewska. Prosiłabym o włączanie kamery przy swoich wypowiedziach. Ja w odpowiedzi na pytanie Pani Wojciechowskiej chciałabym wyjaśnić, że bardzo szeroko Klub Prosna na swojej stronie facebookowej i przy różnego rodzaju ogłoszeniach informował o naborze, także nie jest to jakimś tematem tabu. Powinno to dotrzeć, ale być może usprawniłoby, jeśli jeszcze jakieś pisemne powiadomienia do sołectw, ale to nie przeszkadza. Niemniej jednak chcę zaznaczyć, że klub już od dawna czyni takie starania i jest na stronie ogólnodostępne. Czy Pani Ewa Wojciechowska jeszcze chciałaby zabrać głos? No Pani Przewodnicząca, ja nie opuściłam ręki, aczkolwiek no, słyszałam też wypowiedź Pani Małgosi Wróblewskiej. Ja wiem, że są informacje na stronie, ale każda forma i metoda informacji jest dobra, więc myślę, że nawet tak jak rzeczywiście byłyby jakieś informacje też indywidualnie do sołectw, no moim zdaniem to nie przeszkadza. Być może to pomoże. Dziękuję bardzo. Czy mogłabym prosić Pana Burmistrza o odpowiedź na pytanie, czy jest możliwe, aby prezes Prosna uczestniczył teraz w naszym spotkaniu? Mogę, tak? Szanowni Państwo, zapraszać na gremia obrad komisji, rady możecie naprawdę wszystkich. Tak? Tylko, że proszę wziąć pod uwagę, że nie są to podmioty zależne od burmistrza. Przecież są to organizacje samodzielne. Rolą samorządu jest je wspierać. Natomiast ja po informacji uzyskanej czy wniesionej przez Panią Przewodniczącą Wróblewską, Przewodniczącą Komisji, tak, uzyskałem informacje z Klubu Sportowego Prosna choć chwilę, wyrażone przez prezesa klubu, przez kierownika zespołu, jak również przez trenera. Trzy oddzielne osoby, które nie wiedzą skąd pojawiła się informacja o 11 czy 12 zawodnikach, a to akurat Pani Przewodnicząca klub wyrażała. Oni nie wiedzą skąd takie informacje. I teraz przekażę Państwu informacje od tych podmiotów, sądzę, że odpowiedzialnych i informacja brzmi mniej więcej tak. Tak jak każdy klub na świecie, tak, w tym gminach, każda drużyna na pewno zabiega o zawodników. Jest zapewnienie, że zespół zagra w rundzie wiosennej, a to, że szukają zawodników, jest naturalną koleją rzeczy. Tak jak to czynią inne drużyny z okolicy. Każdy, i to słowa trenera, każdy w swoim zasobie chciałby mieć taki skład osobowy, w którym dokonuje wyborów zawodników, a nie jest zmuszony do gry w określonym okrojonym składem. Jeżeli chodzi o braki kadrowe, one są wynikiem, i teraz podaję w ślad za tym, co uzyskałem, 6 piłkarzy na kontuzję, w tym 2 nie zagra do końca sezonu, czyli bardzo poważne kontuzje. 3 piłkarzy wyjechało za granicę, 1 piłkarz nie zagra do końca sezonu z powodów osobistych. To, że czynią zabiegi, to co Panie widzą, o pozyskanie nowych zawodników z innych klubów młodzieży oraz tych, w cudzysłowie powiem, starych,
tak, tych, którzy są wychowankami drużyny, jest naturalnym, że chcą ich pozyskać z powrotem. Traktują ich jako tych, którzy mają umiejętności, a jedynie przerwali grę czy uczestnictwo w drużynie. Wskazują mi tutaj panowie, że drużyna charakteryzuje się tym, że nie płaci się naszym zawodnikom za rozgrywane mecze. Niektóre kluby płacą. Stąd też to, co powiedziałem na komisji, udział w rozgrywkach, udział w drużynie ma charakter czysto hobbystyczny i za to należy tym kolegom, wielu z nich młodszym, serdecznie podziękować, bo reprezentują przy tym gminę. Jak sami, cała ta trójka, z którą miałem okazję prowadzić rozmowę, wynagrodzeniem dla tych piłkarzy jest ogromna satysfakcja, która płynie, że mogą tą niedzielę spędzić, czy tę niedzielę popołudnie spędzić razem, nie tylko sami z sobą, ale i z ogromną ilością kibiców. Ale jest to grupa dochodząca do 200 osób. Jeżeli chodzi o miniony okres, to w 2020 roku, przez cały rok, szanowni państwo, wtedy, kiedy jest pandemia, drużyna miała jedną przerwę od 15 do 30, od 15 marca do 30 kwietnia. I w tym czasie, kiedy nie pracują, też nie wydatkują środków na wynagrodzenie trenera, i z tego względu też nastąpił zwrot należnej kwoty do urzędu. Jeżeli mówiłby pani o 12 zawodnikach, na sparingowych meczach i na ostatnim również było minimum 16 zawodników, stąd też panowie kierownicy zespołu, prezes zespołu, jak również pan trener, jeszcze raz zadawali mi pytanie, skąd pojawiła się informacja o 11 czy 12 zawodnikach. Tak powiedziałem, możemy zapraszać tutaj na różne gremia przedstawicieli. Możemy też dokonywać kontroli, ale tylko i wyłącznie w ramach przyznanych środków w postaci dotacji i tylko do tej wysokości. I ja w imieniu, patrzę o to, co uzyskałem. Państwo doskonale wiecie, bo osoby zadające pytania wiedzą, kto za poszczególnymi funkcjami stoi. Myślę, że są to osoby wiarygodne, a przynajmniej są to osoby zobowiązane do tego, żeby udzielać informacji, żeby rozliczać pieniądze. Jeżeli macie państwo inną wiedzę, to chciałbym wiedzieć, skąd ona płynie i ewentualnie czemu ma służyć. Dziękuję. Dziękuję bardzo za tą wypowiedź. Ja chciałam tylko powiedzieć, że nie miałam w celu żadnego ataku na klub Prosna, jedynie chęć pomocy, więc pana odpowiedź była w takim tonie troszeczkę zaczepnym, ale okej. Okay. Proszę bardzo, pani Małgorzata Wróblewska. Ja również chciałabym powiedzieć, że jest to jedyna forma w naszej gminie, która tą gminę promuje, ten klub Prosna. Mieszkańcom dostarcza wiele radości i taką drużynę powinniśmy wspierać w przypadku wystąpienia tych trudności. Nie tylko bądźmy szczęśliwi i dumni ze zwycięstw i z awansów, ale wtedy, kiedy pojawiają się jakiekolwiek kłopoty, to myślę, że te rozmowy miały to na celu, żeby pomóc jakoś i wspierać, żeby ta działalność nie upadła. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, pan burmistrz. Też nie chciałbym być odbierany jako ten, który jest przeciwny pomocy, bo ja byłem wnioskodawcą wielokrotnie podwyższania tej wartości i z zapewnienia kierownictwa zespołu wcale nie podnoszą, że mają mało pieniędzy, bo nie w tym stronę. Stąd jeżeli państwo zechce się pomóc, tam padła pewna propozycja, że może trzeba to rozpropagować poza Facebookiem, również w poszczególnych sylwestrach, to również jestem do tego otwarty. Natomiast nie stawiałem tutaj panowie zarzutu, że jest za mało pieniędzy na ten cel, bo wszystkie wymagane
płatności, jak również utrzymanie struktury boisk jest po stronie gminy. I nie było, i nie zgłaszają panowie potrzeby wzrostu o te środki, czy ich wielkości. Ja wiem, że każdy w miarę możliwości przerobiłby więcej. Tak, bo jeżeli będzie możliwość przyznania 120 tysięcy, no to spokojnie też się je przerobi. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy pani Wróblewska jeszcze się zgłasza, czy tylko nie odznaczyła pani swojej chęci wypowiedzi? Dziękuję bardzo. Czy ktoś jeszcze ma jakieś pytania? Jeśli nie, to w takim razie proszę bardzo o uchylenie głosowania. Jeszcze pani Aniu, jeszcze, bo to jest o organizację, chwileczkę, bo już się zgubiłam teraz. Tylko o klubie Prosna mówimy, tak? To jest informacja o działalności organizacji sportowych i wykorzystania obiektów sportowych. Dobrze, to dziękuję. Mhm. Bardzo proszę o uchylenie głosowania w celu przyjęcia tej informacji. Czy jakiś jest problem z uruchomieniem głosowania? Już sekundka. Bardzo proszę o oddanie głosu. Informacja została przyjęta jednogłośnie 15 głosami. Kolejny punkt naszych obrad jest to punkt 8. Przyjęcie sprawozdania z realizacji programu współpracy gminy Choć z organizacjami pozarządowymi za rok 2020. Proszę bardzo, otwieram dyskusję na temat tego sprawozdania. Omawiane było już na komisjach wspólnych, ale bardzo proszę, pani Małgorzata Wróblewska zgłasza się do wypowiedzi. Ja chciałabym słychać mnie, tak? Tak, słychać, proszę mówić. Tak, chciałabym powiedzieć, że w urzędzie mamy pracownika odpowiedzialnego za promocję gminy, za współpracę z organizacjami pozarządowymi i moje pytanie brzmi, czy równorzędnie powiadamiane są organizacje o możliwościach pojawiających się w projektach, z których te organizacje mogłyby korzystać w różnego rodzaju projektach na przestrzeni roku, bo jakoś słabo to zauważam. Czy mogę prosić o odpowiedź pana burmistrza? Czy pan burmistrz może odpowiedzieć? Tak, postaram się w miarę możliwości. To oczywiście pani z promocji, pani Zuzanna Mądrycka ma za zadanie w miarę możliwości informować o wszystkich wnioskach, ale to państwo doskonale wiecie, że w konkursie mogą uczestniczyć jedna, dwie, trzy, góra trzy jednostki. I nawet być może dokonuje wyboru takiego, że nie informuje jednostek, które w Funduszu Sueckim w danym obszarze w ogóle nie mają przewidzianych na ten cel środków, ponieważ one nie są punktowane i są z góry odrzucane. Także na pewno jest to kształtowane. Tak zresztą ja przez pryzmat kilku lat, które ostatnio funkcjonujemy jako i w Odnowie Wsi, i kiedy te grupy liderowskie powstały, bardzo wiele zadań jest w mniejszym czy większym stopniu
licytowanych i korzysta z nich prawie praktycznie każda miejscowość. Także nie do końca rozumiem, że jeżeli jest apetyt na to, że dana miejscowość będzie forowana w taki sposób, że trzy razy wystąpi, a inna nie wystąpi ani razu, to tak nie jest. Natomiast jeżeli ambicje sołectwa w ramach funduszu są ubrane w takie pomysły, które predysponują, to może się zdarzyć, że w jednym roku i w drugim wystąpi to samo sołectwo. Przykłady też mogę podać. A całość 2020 akurat obrazuje zakres przedstawiony Państwu. Jakie dotacje zostały skierowane, to nie jest wszystko, tak? Bo w kręgu współpracy to są jeszcze środki, które pozyskujemy i które rozliczamy w ramach litera. Ja ich tutaj nie pokazywałem, a to również są organizacje pozarządowe, które w tym zakresie wspieramy. Dziękuję bardzo. Ktoś jeszcze chciałby zabrać głos w tej sprawie? Jeśli nie, to bardzo proszę o uruchomienie głosowania w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji programu współpracy gminy Chocz z organizacjami pozarządowymi za rok 2020. Bardzo proszę pana Marka Latosińskiego i panią Urszulę Hedwink o oddanie swojego głosu. Momencik, już. Dziękuję bardzo. Głosowanie zostało zamknięte. Sprawozdanie zostało przyjęte 15 głosami, czyli jednogłośnie. Kolejnym punktem naszych obrad, punktem 9, jest sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach na terenie gminy Chocz za 2020 rok. Sprawozdanie zostało nam przedłożone w odpowiednim terminie. Czy są do tego jakieś uwagi, pytania? Proszę bardzo, pan burmistrz. Ja może celem wyjaśnienia powiem, że nikt nie dąży do tego, żeby występowała czternastka i że czyni to w sposób przemyślany i wskaże jedynie na przyczyny tego, że wystąpiło to w jednej grupie nauczycieli dyplomowanych. Tutaj musimy dokonać dopłaty w wielkości 24 tysięcy złotych. Ona dotyczy wszystkich trzech placówek oświatowych. Tak jak wspomniałem na komisjach, jeżeli nie dokonaliśmy wypłaty w 2020 roku z różnych przyczyn do tego uśrednienia, które towarzyszy całości, to dokonujemy go w 2021 roku. Ale co się na to złożyło mniej więcej, to wspominałem o tym już na komisji i na pewno na taki stan rzeczy ma brak zwolnień, bo myśmy ich nie stosowali. Ma też element pandemii w różny sposób postrzegany. Nauczyciele nie mogli realizować nadgodzin, a to jest ta struktura, która pozwala uniknąć nadgodzin, ewentualnych płatności 14. To są też chorobowe, które wystąpiły w znacznym zakresie i nauczyciele tutaj posiedli z puli szkoły, załóżmy 80%, 20% z puli Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Takie sytuacje też mieliśmy. Uważam, i tu się powtórzę akurat względem tego, co powiedziałem na komisji, na wspólnym łączonym posiedzeniu komisji, że jest to bardzo dobry wynik w okresie, kiedy mamy do czynienia z brakiem możliwości innych ingerencji. Dziękuję bardzo. Czy ktoś jeszcze chciałby zabrać głos? Jeśli nie, to bardzo proszę o uruchomienie głosowania w celu przyjęcia sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach na terenie gminy Chocz za 2020 rok.
Dziękuję bardzo. Informacja została przyjęta jednogłośnie. Kolejnym punktem naszych obrad jest przedstawienie sprawozdania z działalności Komisji Budżetu i Finansów, Rolnictwa, Gospodarki Komunalnej, Inwestycji, Porządku Publicznego za rok 2020 przez Komisję, czyli albo przewodniczący Komisji, albo wyznaczona do tego osoba. Bardzo proszę o zabranie głosu przedstawiciela tej Komisji. Dzień dobry Państwu, Katarzyna Hernes z tej strony. Komisja w trakcie realizacji planu pracy za rok 2020 odbyła dwa posiedzenia, w tym jedno wspólne z Komisją Rewizyjną. Mała liczba spotkań wynikała z trwającej od marca 2020 roku pandemii, ale pomimo tego plan pracy został wyczerpany, ponieważ wiele tematów z planu pracy Komisji było poruszane na sesjach Miejskiej Rady Gminy Choczów. Na spotkaniach zachowywano kworum, co umożliwiało podejmowanie wiążących postanowień. Komisja pracowała w składzie Katarzyna Hernes, Marek Latosiński, Małgorzata Bojarun, Kamila Werden oraz Marcin Woldański. A ważniejsze tematy podejmowane podczas prac komisji to lipiec 2020 roku, analiza ilości podłączeń do kanalizacji w Choczu, Starym Olejscu, Kwileniu, ilości przydomowych oczyszczalni ścieków oraz informacja dotycząca postępu prac przy zakończeniu budowy kanalizacji w Starym Olejscu i Kwileniu. Ocena drugich chodników po zimie oraz utrzymania porządku na terenie gminy i placów zapas. Odbioru i selekcja śmieci, koszty i ściągalność opłat, analiza kosztów. Analiza działań w kierunku ochrony środowiska w roku 2020, stan zadłużenia i dalsze perspektywy finansowe, wykonanie przedsięwzięć zrealizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2020. W grudniu 2020 roku komisja spotkała się i pracowała nad analizą pozyskanych środków zewnętrznych w roku 2020, analizie zaległości podatkowych wobec gminy, wpływu udzielonych ulg i umorzeń na dochody w roku 2020, ocenie stanu bezpieczeństwa w gminie, ściągalności za odpady komunalne, wydatki na utrzymanie w obiektach komunalnych. Szczegółowy zakres prac komisji oraz przebieg posiedzeń zawarty jest w protokołach posiedzeń komisji. Z tego miejsca chciałabym wszystkim członkom komisji podziękować. Chciałabym podziękować także wszystkim pozostałym radnym za współpracę, pracownikom Urzędu Gminy, panu burmistrzowi i pani wiceburmistrz. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Kolejny punkt naszych obrad to jest przedstawienie sprawozdania z działalności Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Polityki Społecznej i Ochrony Środowiska za rok 2020 przez Komisję. Bardzo proszę o przewodniczącego lub osobę wyznaczoną do przedstawienia tego sprawozdania. Sprawozdanie z działalności Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Polityki Społecznej Rady Miejskiej w Choczu za rok 2020. Komisja w składzie przewodnicząca Małgorzata Wróblewska, wiceprzewodnicząca Ewa Wojciechowska, członkowie komisji Urszula Helwing, Iwona Czajczyńska, Jan Woldański odbyła 4 posiedzenia, w tym jedno posiedzenie podzielone na 2 etapy, jedno wspólne z komisją rewizyjną. Z resortowych zagadnień podlegających komisji rozpatrywano następujące zagadnienia. W dziedzinie oświata analiza arkuszy organizacyjnych w szkołach, analiza realizacji projektów unijnych w szkołach, wydatki remontowe, usługi remontowe i zakupy w szkołach. W dziale GOK i biblioteka analiza zrealizowanych zadań w jednostkach w oparciu o plany pracy, wgląd w dowody księgowe zrealizowanych wydarzeń i koszty związane z utrzymaniem obiektów. Kolejny punkt GOPS, pomoc w formie zasiłków celowych wypłacanych podopiecznym przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej i działalność i koszty funkcjonowania domu seniora oraz realizacja projektu Gmina Chocz dla lokalnej społeczności i rozwój usług społecznych. Ważniejsze wypracowane wnioski przez komisję.
Pierwsze, zwiększenie i urozmaicenie oferty kulturalnej, sportowej dla mieszkańców. Drugie, wyodrębnienie paragrafów według kwalifikacji budżetowej celem usprawnienia analizy przy wglądach w dowody księgowe. Trzeci punkt, nie został zrealizowany wniosek odnośnie opłat za pobyt pensjonariuszy w domu seniora i prośba o delegowanie na posiedzenia komisji osób bezpośrednio związanych z przedmiotowym zagadnieniem analizowanych tematów. Interpelacje mieszkańców i radnych odnośnie służby zdrowia zostały po części rozwiązane przy bezpośrednim kontakcie przewodniczącej komisji z realizatorem usług medycznych, jednakże pomimo ponagleń nie wpłynęło pisemne sprawozdanie z działalności. Inne zagadnienia wynikające z planu pracy Rady Miejskiej komisja rozwiązywała na wspólnych bądź łączonych posiedzeniach komisji Rady. Należy także zaznaczyć, że okres pandemii, obowiązujące obostrzenia i trudności z tym związane miały niekorzystny wpływ na pracę wszystkich komisji. Dziękuję wszystkim za współpracę. Małgorzata Wróblewska. Dziękuję bardzo. Kolejny punkt obrad to jest przedstawienie sprawozdania z działalności Komisji Skarg, Wniosków i Petycji za rok 2020 przez Komisję. Bardzo proszę przewodniczącego tej komisji lub inną osobę wyznaczoną do przedstawienia sprawozdania. Komisja nie spotykała się ani razu z tego względu, że nie wpłynęło do komisji żaden wniosek. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Ostatnia komisja, komisja rewizyjna. Bardzo proszę o przedstawienie sprawozdania z działalności komisji rewizyjnej za rok 2020 przez komisję, przez przewodniczącego. Pani Małgorzata Bojarn się zgłosiła, bardzo proszę. Dzień dobry. Sprawozdanie zostało złożone do Rady Miejskiej, do Biura Rady Miejskiej gminy Choć 26 stycznia 2021. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej. Rada Miejska Gminy Choć, Rady Miejskiej Gminy Choć. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Gminy Choć za 2020 rok. Rada Miejska Gminy Choć, Komisja Rewizyjna wykonywała swoje zadania z obowiązującą ustawą, czyli artykuł 21 ustęp 1 ustawy z 8 marca 90 roku o samorządzie gminy i planem pracy Komisji Rewizyjnej na 2020 rok. W 2020 roku Komisja Rewizyjna odbyła 8 posiedzeń, w tym dwie z Komisją Oświaty, Kultury i Polityki Społecznej i jedną wspólną z Komisją Budżetu i Finansów, Rolnictwa, Gospodarki Komunalnej, Inwestycji Porządku Publicznego. Ze względu na zaistniałą sytuację Komisja w październiku i grudniu odbywała swoje posiedzenie online. Posiedzenia Komisji obejmowały głównie 7 zagadnień, a mianowicie informacja dotycząca remontu, budowy dróg, chodników, przebiegu budowy trzeciego etapu sieci kanalizacyjnej, analizy działań gospodarczych przeprowadzonych w szkołach na terenie gminy, to jest termomodernizacja w Chwileniu, remonty, zakupy, wyposażenie, działalność placówek oświatowych, kulturalnych, GOP-u, biblioteki i domu seniora, działalność GOPS-u, stan bezpieczeństwa w gminie, realizacja funduszy sołeckich, gospodarka śmieciowa. W miesiącu czerwcu i lipcu Komisja Rewizyjna w ramach obowiązków statutowych opiniowała sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2019 rok, do których nie wniesiono uwag. Komisja wystąpiła do RIO i Rady Miejskiej Gminy Choć z wnioskiem o udzielenie absolutorium burmistrzowi miasta i gminy za realizację budżetu za 2019 rok. Komisja analizowała działalność burmistrza i kierowników jednostek samorządowych pod względem legalności, rzetelności, gospodarności i celowości. Komisja pracowała na bazie dokumentów przygotowanych przez pracowników gminy, o które to wcześniej wystąpiła. Komisja zapoznała się z następującymi dokumentami: sprawozdaniami z działalności gminnych jednostek organizacyjnych, dokumentami i fakturami wybranych zadań prowadzonych przez gminę Choć, wydatkiem środków zarządzania kryzysowego na COVID-19. Komisja na swych spotkaniach była na bieżąco informowana o działaniach podejmowanych przez gminę dotyczącą sytuacji związanych z COVID-em.
posiedzeniu komisji rewizyjnej oprócz jej członków udział często brali członkowie Rady Miejskiej Gminy. Wszystkie działania komisji rewizyjnej są dokumentowane, protokoły ewidencjonowane i przechowywane w biurze rady. Dziękuję za całoroczną pracę wszystkim pracownikom Urzędu Gminy, panu burmistrzowi, pani wiceburmistrz, która uczestniczyła w każdym posiedzeniu komisji. Dziękując wszystkim członkom komisji i radnym, którzy służyli merytoryczną pomocą. Podpis Bojaru Małgorzata. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do kolejnego punktu obrad. To jest podjęcie uchwał w sprawie. I w punkcie A mamy uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Chocz. Czy ktoś chciałby zabrać głos w tej sprawie? Nie widzę. Uchwała została omówiona podczas komisji wspólnych, więc jeśli nie ma więcej pytań, proszę bardzo o uruchomienie głosowania nad przyjęciem tej uchwały. Głosowanie zostało zamknięte. 14 głosów oddano za uchwałą. Jedna osoba wstrzymała się od głosu. Uchwała została przyjęta. Kolejny punkt naszych obrad to jest punkt B w punkcie 14. To jest przyjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie nieruchomość zabudowaną stanowiącą własność gminy Chocz na rzecz Chockiego Stowarzyszenia Motocyklowego Iskra na okres 5 lat. Czy ktoś chciałby zabrać głos w tej sprawie? Nie widzę. W takim razie bardzo proszę o uruchomienie głosowania nad tą uchwałą. Dziękuję bardzo. Uchwała została przyjęta jednogłośnie 15 głosami. Kolejny podpunkt C. Określenie górnych stawek opłat za odbiór odpadów komunalnych ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Chocz. Czy ktoś chciałby zabrać głos w tej sprawie? Czy są jakieś niejasności jeszcze? Jeśli nie, to bardzo proszę o uruchomienie głosowania. Głosowanie zostało zamknięte. 15 osób oddało głos za przyjęciem tej uchwały. Kolejny punkt to jest punkt D, podpunkt D. Wyrażenie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących Fundusz Sołecki w 2022 roku. Proszę bardzo, otwieram dyskusję w tym zakresie. Jeżeli nikt się nie zgłasza do wypowiedzi, ja chciałabym tylko zgłosić małą poprawkę do tej uchwały. W tytule uchwały, jeśli wejdziemy w projekt uchwały, w tytule uważam, że powinno być w sprawie wyrażenia łamane przez niewyrażenia pisane łącznie. Jeśli można by było to uwzględnić jako poprawkę do tej uchwały,
bo dalej jest wyraża się, nie wyraża się zgody i to jest poprawnie napisane osobno, ale wyrażenia, nie wyrażenia zgody powinno według mnie nie wyrażenia być napisane łącznie. Czy Państwo potwierdzają to, bo sprawdziłam w słowniku, jest pisane łącznie, także chciałabym prosić o uruchomienie głosowania w sprawie tej poprawki do tej uchwały. Może ktoś jeszcze się upewni, że poprawnie tutaj wnioskuje, ale myślę, że jest to poprawnie pisane łącznie. Na to wyrażenie. Bardzo proszę, pan burmistrz zgłasza się do wypowiedzi. Nie będę na pewno odnosił do błędu ortograficznego, bo on jest, tak, ale sądzę, że bez potrzeby ta dyskusja, bo być może państwo wyrazicie zgodę i wtedy nie ma błędu, bo tam ta część wypada po prostu, tak? Aha, no być może, że tak, ale jeżeli... Jeżeli by było niewyrażenie zgody, bo w poprzednich latach, jeżeli nie wyrażaliśmy zgody, to uchwała po prostu nie była podejmowana. To tak pamiętam, że tak było. Pani przewodnicząca zwróciła uwagę na błąd ortograficzny. Ja bym chciał natomiast zwrócić uwagę na wagę tej decyzji, którą państwo podejmujecie, bo ona jest podejmowana w czasie, kiedy możliwe będą do pozyskania ogromne pieniądze unijne. Jest to budżet na 2022 rok i dzisiaj o tym, szanowni państwo, decydujecie. Jest to kwota rzędu 316 tysięcy złotych, do których można pozyskać środki zewnętrzne. Nie wiem, czy 1 000 000 złotych, czy 700 tysięcy, bo to wszystko od projektu będzie zależne. Na pewno nie da się tego ściągnąć do pojedynczych, rozdrobnionych funduszy sołeckich. I chciałbym, żebyście to rozważyli, tak? Bo ja oczywiście zrealizuję tę uchwałę w takim zakresie, jak Rada zdecyduje i tak ją przyjmiemy do projektu budżetu. Natomiast wydaje mi się to bardzo istotne i ważne w dobie, kiedy pojawią się te pieniądze, a my mamy apetyty na wiele poważnych zadań inwestycyjnych, które państwo też w swoim harmonogramie zgłaszacie, jeżeli to nie na sesjach, do projektu budżetu i później ciężko jest cokolwiek zrobić, tak? Także prosiłbym jedynie o to. Mhm. Czy ktoś chciałby zabrać głos? Bardzo proszę, pani Małgorzata Wróblewska. Ja myślę, że tutaj pani przewodniczącej rozchodzi się tylko o mały błąd pisarski, który może być naprawiony. Niemniej jednak przed podjęciem decyzji też bym prosiła o rozwagę radnych, ponieważ no w tyle głowy mam takie wypowiedzi z ubiegłego roku, że niektóre sołectwa zupełnie nie wiedzą, na co przeznaczyć te fundusze. Ich rozdrabnianie według mnie nie ma sensu. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś jeszcze chciałby zabrać głos w tej sprawie? Ja może... Pani Katarzyna Hernes, proszę bardzo. Pani przewodnicząca, jeszcze przed samym głosowaniem miałabym taką prośbę, żeby nam wyjaśnić, bo tam jest wyrażenia, nie wyrażenia zgody, w jaki sposób my po prostu mamy głosować, jeżeli jesteśmy za, a w jaki sposób, jeżeli jesteśmy przeciw, bo no nie ukrywam, że ja akurat tutaj teraz w tej chwili nie wiem, jak ja mam zagłosować, więc tylko o to bym poprosiła, tak? Dziękuję. Dziękuję bardzo. Więc to, co mówiłam wcześniej, że w zeszłym roku była uchwała zaproponowana w sprawie wyrażenia zgody i nieprzyjęcie tej uchwały, czyli zagłosowanie przeciw tej uchwale, powodowało, że uchwała nie wchodziła w życie. Także tutaj w tym momencie, to może ja poproszę panią mecenas, żeby wypowiedziała się, jak należy głosować tą uchwałę. Dzień dobry, proszę państwa, nie wiem, słychać mnie? Bardzo dobrze panią słychać. Tak. Pani przewodnicząca i Wysoka Rado, z tego co ja wiem, domyślam się, że było składane uchwała w formie projektu i Rada miała zadecydować, moim zdaniem, na komisjach, która wersja będzie głosowana. Jeśli byłoby zadecydowane na komisjach, bo podejrzewam, że uchwały były przedmiotem obrad komisji, jak to zawsze ma miejsce. I zatem uważałabym, że stanowisko komisji powinno wtedy być podejmowane,
która wersja będzie głosowana. Czy wersja o utworzeniu, wyrażeniu zgody na utworzenie tego funduszu, bądź druga wersja o niewyrażeniu zgody. I to miało być przedmiotem obrad i to już na komisjach powinno być rozstrzygnięte. Więc w momencie przystępowania do głosowania powinny być podjęte stanowiska, ustalone stanowiska komisji, która uchwała jest głosowana. Za przyjęciem, wydzieleniem tych funduszy sołeckich, czy za odrzuceniem. I projekt uchwały szedł, bo on dotyczył tego samego, czy niewyrażenia, bądź wyrażenia zgody. I nie wyraża się zgody, to inaczej. Takie zdanie, czy takie stanowisko powinno być w komisji i wówczas nie ma problemu z głosowaniem, jakiej treści ma być uchwała, bo to, mówię, szło w projekcie, inaczej mówiąc, nie szły dwa odrębne projekty, jedna o wyrażeniu, druga nie o wyrażeniu, tylko w tej formie. Zatem moim zdaniem powinno być przyjęte stanowiska komisji, która forma będzie głosowana, czy o wyrażeniu zgody, czy o niewyrażeniu zgody. I to jest, takie jest moje zdanie. Dziękuję bardzo. Pani Małgorzata Wróblewska. Ja rozumiem to tak, że ja od posiedzenia komisji mogłam przemyśleć wiele rzeczy i zmienić swoje zdanie i powinno być głosowane jedna uchwała i druga i z większością, ta, która uzyska większość głosów, ta przechodzi. Czy pani Katarzyna Herens chce się jeszcze wypowiedzieć? Czy pani Katarzyna Herens chce zabrać głos? Nie, dziękuję, przepraszam. To może ja się wypowiem. Odnośnie wypowiedzi pani mecenas. Uważam, że projekt uchwały jest projektem uchwały i tutaj został przedstawiony w takiej formie do głosowania dla radnych, dlatego być może teraz zaproponowałabym taką poprawkę do tej uchwały, żeby pozostawić w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego, a wykreślić w ogóle niewyrażenia zgody. Wtedy będziemy mieli jasne, za czym głosujemy. Jeżeli głosujemy za wyrażeniem zgody, wtedy głosujemy za przeciwnie do tej uchwały, będzie głosowanie przeciw, a kto wstrzyma się od głosu, to już jest jakby osobna sprawa. Natomiast myślę, że to będzie właściwe rozwiązanie. Wtedy, jeżeli będzie większość rady za wyrażeniem zgody, uchwała zostanie przyjęta. Jeżeli większość rady będzie za niewyrażeniem zgody, wtedy uchwała po prostu nie zostanie podjęta. Tak jak to było w zeszłym roku. Taka jest moja propozycja. To, o czym ja mówiłam. Czyli po prostu w tej chwili państwo się zastanowicie, nad którą uchwałą będziecie głosować. I bardzo dobrze, pani przewodnicząca taki podała, powiedzmy, bo tak czy tak trzeba by było powiedzieć, czy wykreślam to słowo, czy nie. Ja proszę o wykreślenie tego słowa. Wtedy będzie jasność sytuacji. Czy mamy to przegłosować jako poprawkę do tej uchwały? Pani mecenas? Autopoprawka to jest tylko i wyłącznie zgłaszana przez tego, nie. Kto... Ja pytam się o poprawkę do uchwały. Czyli pan burmistrz, o tym chodzi. A skoro nie ma, powiedzmy, autopoprawki w tym zakresie, to tylko ewentualnie zmianę... Taką można by było poddać przez głosowanie, że wykreślamy i robimy jedno. No tu w tym momencie tylko pan burmistrz ewentualnie. Dobrze. Pan burmistrz tutaj nie zgłasza jakby swojej decyzji w tym zakresie. W takim razie ja taką mam propozycję, wniosek formalny o to, żeby z tej uchwały wykreślić słowo niewyrażenia i chciałabym prosić o uruchomienie, o wprowadzenie głosowania nad tą poprawką do porządku obrad. Poproszę o chwilkę przerwę. Bardzo proszę, pan burmistrz. Nie o ile ja jestem na bieżąco, tak mi się przynajmniej wydaje, to jeżeli państwo zdecyduje się o tym, że wyrażamy zgodę na wyodrębnienie tych pieniędzy
Funduszu Sołeckim, to my wręcz nie będziemy mieli uchwały, tak? Bo to jest ciągłość, to jest tak jak z podatkami. Natomiast ta forma, że wy podejmujecie decyzję tak albo nie, no to dlatego ona została zaproponowana. Będzie na pewno uchwała w momencie, jeżeli Rada zdecyduje o niewyodrębnianiu, czy nie wyraża zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz na 2022. Będzie wtedy musiała ją pani przewodnicząca podpisać, tak? I ona będzie w obiegu prawnym. Natomiast jeżeli Rada powie, my chcemy jednak ten fundusz utrzymać w większości, to uchwały wywoływać w tym względzie nie musimy. Wiąże nas poprzednio. Nie wiem, czy tak jest, ponieważ w zeszłym roku podejmowaliśmy jedynie uchwałę dotyczącą Funduszu Sołeckiego na 2021 rok. My nie podejmowaliśmy w zeszłym roku uchwały dotyczącej 2022 roku. Proszę włączyć mikrofon, panie burmistrzu, bo nie słychać pana. Chciał pan chyba coś powiedzieć? Głosować o niewyrażeniu i się wszystko wyjaśni. Nie, pani Małgosiu, nie możemy głosować o niewyrażeniu, ponieważ wtedy nie podjęlibyśmy uchwały, jeżeli by był taki chęć podjęcia uchwały o wyrażeniu. My podejmowaliśmy jedynie uchwałę o wyrażeniu zgody na 2021 rok, a nie na 2022. Od kilku lat co roku podejmujemy uchwałę. Tak. Nie na kilka lat, tylko co roku. Na każdy rok, oczywiście. Niech jeszcze raz pani mecenas wyjaśni. Czy może pani mecenas zabrać głos, czy propozycja jest właściwa? Ja uważam, że... Nie słychać pani niestety. Teraz ma pani włączony mikrofon, widzę. Nie wiem, czy, co państwo słyszeli, no my ja podtrzymuję nadal. Nic nie słyszeliśmy. Nie można głosować dwóch wersji, czyli jedną trzeba przyjąć, po prostu jedną wersję. Tak, albo uchwała przejdzie, albo uchwała nie przejdzie, po prostu. Tak. Jeśli burmistrz wnosi o jakieś tam niewyrażenie zgody, to powinien zrobić autopoprawkę i robić. No nie, ja nie bardzo rozumiem, ja mam w programie na 2020 rok. Ja mam pytanie do pracownika Biura Rady, czy zostało, bo widzę, że jest pewna mała zmiana, że ten wyraz niewyrażenia już jest pisany łącznie, ale nam chodzi o to, żeby przegłosować poprawkę do uchwały w sprawie wykreślenia tego wyrazu w ogóle, czyli samo głosowanie nad poprawkami powinno być wprowadzone do porządku sesji. Poproszę o 3 minuty przerwy. Dziękuję bardzo. Ogłaszam 3 minuty przerwy w takim razie.
Widzę, że udało się wprowadzić do porządku obrad odpowiednie punkty. W związku z tym widzę, że wszyscy radni są obecni. Bardzo proszę o uruchomienie głosowania poprawki do projektu uchwały w sprawie wyrażenia niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących Fundusz Szkoleckich w 2022 roku w taki sposób, że wykreślamy wyraz niewyrażenia.
Pan Eugeniusz Michalak i pani Małgorzata Bajoron, proszę, są oddani głosu. Pan Eugeniusz Michalak jeszcze, proszę o oddanie głosu. Przewodnicząca, co my mamy wykreślić z tego? Słowo, nie wyrażenia i ale potem z... I potem z głosowania? Z projektu uchwały. Z projektu uchwały. Po to, żebyśmy wiedzieli, co głosujemy. Będziemy głosować później uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie Funduszu Sołeckiego. Czyli z tej projektu uchwały wyrzucamy jedynie słowo niewyrażenia. I nie wyraża się. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, wynik głosowania to jest 13 głosów za, 1 głos przeciw, 1 głos wstrzymał się od głosu. Jedna osoba wstrzymała się od głosu. Wobec czego poprawka została przyjęta. W takim razie, jeżeli nie ma już innych głosów w tej sprawie, może ktoś jeszcze chciałby się wypowiedzieć? Jeśli nie, to bardzo proszę o uruchomienie głosowania w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących Fundusz Sołecki w 2022 roku. Jeżeli Państwo zagłosują za przyjęciem uchwały, Fundusz Sołecki zostanie wyodrębniony. Jeżeli Państwo zagłosują przeciwko, wtedy Fundusz Sołecki nie zostanie wyodrębniony. Cały ten zasób środków zostanie do dyspozycji może być urzędu. Bardzo proszę o uruchomienie głosowania. Wszyscy już oddali głosy. Proszę Państwa, wyniki głosowania przedstawiają się następująco. Za wyodrębnieniem funduszu zostało oddanych 10 głosów, przeciwko 4 głosy, jedna osoba wstrzymała się od głosu, także uchwała została przyjęta. Kolejny punkt obrad to jest głosowanie w sprawie uchwały dotyczącej udzielenia pomocy finansowej powiatowi pleszewskiemu na realizację programu usuwania azbestu z terenu powiatu pleszewskiego w 2021 roku. Czy ktoś chciałby zabrać głos w tej sprawie? Czy są potrzebne dodatkowe wyjaśnienia? Nie. Jeśli nie, to bardzo proszę o uruchomienie głosowania w sprawie tej uchwały. Głosowanie zostało zamknięte, 15 głosów zostało oddanych za przyjęciem uchwały. Kolejny punkt to jest przyjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi pleszewskiemu na realizację zadań inwestycyjnych z zakresu drogownictwa. Czy ktoś ma jeszcze pytania odnośnie tej uchwały? Pan Eugeniusz Michalak, bardzo proszę. Ja mam po prostu tutaj takie zapytanie do pana burmistrza. Jaki jest koszt całkowity po prostu wykonania tutaj przebudowy drogi powiatowej od ulicy Słonecznej do mostu całkowicie? My chcemy, powiat chce, żebyśmy dofinansowali 150 tysięcy złotych
My żeśmy jeszcze przed tym, dwa lata temu, chyba czy półtora roku temu, wykonywali jeszcze na to dokumentację, która kosztowała 30 tysięcy złotych. Czy to zostało wykonane, czy nie? Dziękuję bardzo. Bardzo proszę o odpowiedź pana burmistrza. Ja to myślę, że my jeszcze jakiś czas nie będziemy wiedzieli. Przepraszam. Jakiś czas nie będziemy jeszcze wiedzieli, ile wynosi taki koszt zadania, bo przecież on jest podyktowany kwestią i przetargu, i zaciągnięcia informacji dotyczącej kosztorysu, czy jego aktualizacji. My w uchwale zapisujemy do kwoty, szanowni państwo. I tutaj do kwoty, jeżeli chodzi o skrzyżowanie Słonecznej, nie wyższej niż 150 tysięcy złotych. Przy czym wszyscy pamiętamy, że w tych rozliczeniach z powiatem obowiązuje parytet. Przy chodnikach jest to 50-50%, a przy budowie drogi jest to 30-70%. I nie zapłacimy więcej niż 30% właściwych kosztów. A dzisiaj na pytania kierowane tutaj przez pana radnego Michalaka, niestety takiej odpowiedzi nie udzieli ani starosta, ani burmistrz, ani zarząd dróg powiatowych. Ale panie burmistrzu, proszę, czy przy tej inwestycji nie dałoby normalnie uchwycić tego chodnika z Zapłocia aż w ulicy Łąkowej, na przykład po prawej stronie, idzie się od rynku na przykład po prawej stronie. Żeby to był jeden ciąg i po jednej stronie. Panie radny, ja powiem tak, że my rozmawiamy o kwestiach, które mogą być zrealizowane w roku 2020. A to, co pan mówi tutaj w odniesieniu do cofnięcia się aż do Zapłocia, ja podzielam, że to jest potrzebne, bo to ludzie zgłaszają każdemu z nas. Ale my nie mamy na to żadnej dokumentacji. Czyli możemy się godzić na to, że samorządy inne w powiecie ograją gminę Chocz, zrealizują swoje zadania, a ja to zadanie oddam, tak? No bo tylko w takim kierunku to idzie. No bo nie zrealizuje nic w tym momencie. Na tą część po prostu nie ma opracowanej żadnej dokumentacji. Dziękuję bardzo. Czy pan Michalak jeszcze się zgłasza? Nie. Dobrze, to proszę wyłączyć swoje zgłoszenie. W takim razie bardzo proszę o uruchomienie głosowania punktu G. Udzielenie pomocy finansowej powiatowi pleszewskiemu na realizację zadań inwestycyjnych z zakresu drogownictwa. Uchwała została przyjęta 15 głosami. Kolejny punkt naszych obrad to jest przyjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej Gminy Chocz nr 32/188/2020 z dnia 15 grudnia 2020 roku w sprawie budżetu gminy na 2021 rok. I tutaj przed sesją dostaliśmy autopoprawki pana burmistrza do tej uchwały. Prosiłabym też o zreferowanie dokładniejsze wszystkich zmian, które są proponowane. Także proszę bardzo o przedstawienie tego materiału. Pani Przewodnicząca, Szanowni Państwo Radni, projekt uchwały w sprawie zmian budżetu był przekazany Państwu 15 lutego, o ile się nie mylę. Tak, żeśmy sobie obiecali, że w tym terminie po to, żeby wyszły materiały, żeby sesja mogła się odbyć w trybie właściwym, to one tak wyjdą. I one zawarły w sobie wszystkie zmiany, które na dany dzień, czyli na 15 lutego, były nam wiadome i były już poparte odpowiednią dokumentacją. Czy to były dyspozycje pana wojewody, czy statystyki, czy to były dyspozycje innych instytucji. Autopoprawki
No bardziej szczegółowo się nie da ich omówić, jak one są zapisane i Państwu przekazane. W związku z tym to są na piśmie. Czyli ja mógłbym je odczytać, jeżeli jest taka potrzeba, ale nie wiem, czy nie jest szkoda Państwa czasu w tym względzie. Autopoprawki zawarły okres, czy one są wynikiem tego okresu od 16 lutego do dnia dzisiejszego. Czyli dzisiaj wpływy, które następują, łącznie ze zwiększeniem środków z PZU na szkodę na mieniu szkoły. Tak, łącznie z tym, co statystyka przekazuje nam w dniu dzisiejszym, czy pan wojewoda, znajdują się w korespondencji, które na piśmie państwu przekazałem. Oczywiście, jeżeli państwo oczekujecie, że odczytam, ja bardziej szczegółowo ich nie omówię, niż one są zapisane, bo są pisane praktycznie i w paragrafach, i w kwotach, i skąd, i na co. Jeżeli jest taka potrzeba, to czytam. Proszę bardzo radnych o wypowiedzenie się. Ja myślę, że krótko można by było zreferować każdy punkt. Bardzo bym prosiła. Szanowni Państwo, tego się nie da krótko zreferować. To trzeba praktycznie albo przeczytać całość, albo odnieść się do punktów, czy Państwa zapytań, tam, gdzie macie wątpliwość. I rozjaśnić, bo ja nie wiem, jak można mniej. No, dotacja celowa na zadania Gminnego Biura Spisowego jest wartość wpisana, w który rozdział wpisujemy. Tego nie mogliśmy przewidzieć, czyli jest zwiększenie planu dochodu. Tak samo minister finansów zwiększa subwencję oświatową o kwotę 29 125 zł. Jest to wpisane również w odpowiednie paragrafy. Jest dotacja celowa 165 zł i 38 groszy z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny i wpisana zostaje w rozdział 85 503 paragraf 2010. Czy tego typu odczytanie dokumentu Państwu coś daje, czy nie bardziej da Państwu element, kiedy odniesiecie się do wątpliwości? Bo mówię, one są, nie są moim wymysłem, te zmiany. Są tu, owszem, zmiany, które polegają na tym, że próbujemy zwiększyć pewne zakresy inwestycyjne. Ja mam sesję online. A co? Na przykład proszę wyłączać telefony. Proszę wyłączać głosy, jeżeli Państwo nie wypowiadają się. Jeżeli chodzi o korelacje, na które powiedzmy ten wpływ mamy na chwilę obecną, to powtórzeniem działań Państwowej Straży Pożarnej w ślad za tym i powiatu jest wniosek powielony z projektu budżetu, składany do projektu budżetu na 2021 rok, uwzględniony ze względu braku mocy czy finansów, a dotyczący zakupu samochodu strażackiego. I on się również znajduje w puli wydatkowej. To jest coś, z czym Państwo na pewno do czynienia być może, albo nie pamiętacie, że taki wniosek był. Ten wniosek został, Szanowni Państwo, powielony. I znajduje swoje odzwierciedlenie w zwiększeniu planu wydatków w kwocie 30 tysięcy złotych na dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego dla Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Kleszewie. Jest to przedsięwzięcie, które jest realizowane wraz ze wszystkimi samorządami i tego faktycznie Państwo mogliście się nie domyślić. Są środki, które są wprowadzone na zakup usług remontowych w szkole. Są to środki dodatkowe 21 408, było poprzednio 28 930. Łącznie w chwilę obecną na remont w szkole mamy kwotę powyżej 50 tysięcy. Tak jak zapisane jest to 50 338 zł i 62 grosze. A skąd te środki? Z PZU. I z subwencji, i ze zwiększonej subwencji oświatowej. A pieniądze generalnie, jak Państwo będziecie mnie pytać, skąd te środki, one są z budżetu.
przesuwane w ramach działów. Także ja nie mam dodatkowych pieniędzy. Jak są dodatkowe, to one są po stronie dochodów. W zwiększeniu planu dochodu był uwzględniony. To Państwo widzicie. Jeżeli ich nie ma po stronie zwiększenia dochodów, to znaczy, że pochodzą z przesunięć między w działach. Albo znajdują swoje urealnienie, bo były na drogach gminnych, a w tej chwili pada nazwa. Ja daję tu przykład, że jest to ten czy ten odcinek już wprowadzany do realizacji. Czy jest sens, Szanowna Pani Przewodnicząca, takiego toku przedstawiania autopoprawek, czy starcza to Państwu, co Państwu złożyłem w postaci dokumentu? Ja mam pytanie dotyczące zwiększenia planu wydatków o kwotę 7700 na zakup usług w obiektach komunalnych. Czego to ma dotyczyć? Na pierwszej stronie. Jeżeli chodzi o tę kwotę, to głównie są to zwiększenia polegające na tym, że mamy ogromne zapotrzebowanie wynikające z tego, co Państwo zgłaszacie, ale co zgłaszają również sołectwa i fundusze sołeckie, z realizacją zadań dotyczących rozgraniczeń i podziałów działek. I takich podziałów mamy naprawdę ogrom. Ja Państwa nie chciałem zanudzać tym, że mamy coraz większe problemy z usługą rozgraniczeniową, ponieważ geodeci są obłożeni pracą i zaczynają ją coraz więcej cenić i na trudniejsze odcinki musimy po 2-3 zapytania ofertowe kierować. Stąd też pozwoliłem sobie zaproponować, żeby zrealizować chociażby w jakimś zadowalającym procencie, ja nie mówię o 100%, te potrzeby, które są wynikiem zgłoszonych zakresów rozgraniczeniowych. To jest ta kwota. I drugie moje pytanie dotyczy wydatków na realizację projektu zrealizowanego przez GOPS w Domu Seniora w Kwileniu. To jest dodatkowa kwota 102 tysięcy. Czy to dotyczy tego programu, który był uruchomiony, zdaje się, w zeszłym roku? No bo Dom Seniora w tym momencie nie działa, tak? Roku nie tak, Pani Przewodnicząca, to tego dotyczy. Tutaj, jeżeli realizujemy program wieloletni, a ten program senioralny na tym obiekcie jest programem wieloletnim, to zadania niezrealizowane, wiadomo z jakich przyczyn nie mogliśmy ich zrealizować, przenoszone są na rok, jeżeli mamy taką możliwość, na rok przyszły i my z tego korzystamy. Chcemy maksymalnie wykorzystać. Też nie, z góry można sobie odpowiedzieć, że jeżeli nie będzie możliwości wydłużenia czasowej wykorzystania tych środków, a pandemia będzie tak, jak się zapowiada, jeszcze z obostrzeniem marcowo-kwietniowym, no to my nie ugryziemy wszystkich tych pieniędzy, natomiast pewne pule na wynagrodzenia, na doposażenie, z tych bym chciał po prostu skorzystać. A w ramach projektu, rozliczając go, oddamy jedynie te środki, których wykorzystać się nie da, bo uczestnicy nie funkcjonują, tak? Czyli te posługi psychologa, psychiatry, rehabilitanta w tym obszarze mi wypadną, bo naciągać tego nie mogę, skoro nie mam pensjonariuszy. Dziękuję. Pani Małgorzata Wróblewska. Moje pytanie również dotyczyłoby tych 102 tysięcy i chciałabym zapytać, czy jest to kwota wyodrębniona z tych 476 671 zł 24 grosze na 2021 rok i no, czy został zakończony proces poprawek, korekt w projekcie Gmina Chocz dla lokalnej społeczności, a jak nie, to na jakim jest etapie? Bo chciałabym też dopowiedzieć, że trzykrotnie komisja zajmowała się tym i ciągłe odpowiedzi były, że nie można nic sprecyzować, dlatego że wszystko jeszcze trwa w procesie poprawek, korekt i czy my możemy już przystąpić do omawiania i z osobą, o którą ciągle wnioskowała komisja, że powinno się odbyć spotkanie z autorem projektu.
My żeśmy o to zabiegali, do takowego nie doszło i czy można już w tej kwestii to zadanie omówić i mieć wgląd w nie. Proszę bardzo o odpowiedź. To znaczy, szanowni państwo, ja w dużej mierze odpowiedziałem na to pytanie, już odpowiadając pani przewodniczącej. Ja nie jestem w stanie przewidzieć. To są dodatkowe pieniądze. Tak? Te przesunięte to są dodatkowe ponad te 400 tysięcy. Przesunięte z roku minionego. I jeżeli chodzi o to, kiedy będzie uzgodnienie, jak realizować, co realizować, może się zdarzyć, szanowni państwo, tak, że my gro tych pieniędzy po prostu będziemy zmuszeni oddać. Nikt z nami na chwilę obecną nie rozmawia w kwestii aktualizacji projektu, ponieważ trwa COVID. Jeżeli tego nie zauważamy, to musimy zauważyć, że nie mamy pensjonariuszy. Ja tych pieniędzy nie jestem w stanie wykorzystać. I nikt z nami do czasu obostrzeń, kiedy one będą polegały na tym, że obiekt jest zamknięty, poważnie ze mną nie będzie rozmawiał na wydatki związane z rehabilitacją, pobytem, wyżywieniem pensjonariuszy. Po prostu ich nie ma. Dobrze, że ten projekt pomaga mi utrzymać strukturę bieżącą seniora, bo przecież on pomaga w utrzymaniu tej struktury, którą mamy. Dziękuję bardzo. Czy pani Małgorzata Wróblewska jeszcze chciałaby zabrać głos? Tak, ja bym chciała zabrać głos, dlatego że te posiedzenia i omawianie tych spraw zmierzało ku temu, aby być może dokonać jakiejś podpowiedzi, bo chciałabym się dowiedzieć, czy uwzględniono w projekcie tych najsłabszych seniorów, czyli podopiecznych GOPS-ów, którzy korzystają z punktu opieki nad chorym w domu, bo przeglądając realizację podobnych projektów w ościennych gminach, to wiem, że rehabilitacja w domu chorego odbywa się pomimo sytuacji covidowej. Czy by na taki cel nie można nakierować, przekierować tych środków, co by uniknąć oddawania ich? A byłoby to z wielką korzyścią dla tych ludzi najsłabszych, którzy też są seniorami. Proszę bardzo, zabranie głosu. Szanowni państwo, proszę się posługiwać precyzyjnie pewną wiedzą, bo można byłoby wywnioskować, że my nie potrafimy korzystać z tego projektu. Nie można łączyć pomocy opieki społecznej z pomocą senioralną. Jeżeli korzystamy z pomocy innej, wyrażanej przez opiekę społeczną, choćby pomoc udzielana choremu w domu, to już wyklucza możliwość korzystania z tego programu. Nie ma takiej opcji w żadnej gminie województwa wielkopolskiego, bo tak został rozpisany ten program. I ja tego nie zmienię. Ja cenię sobie podpowiedzi. Wiem, że one mogą służyć, w zasadzie powinny służyć tym, którzy tworzą tego typu projekty. Ale ci, co tworzą, wychodzą z założenia, że tworzą go do określonych grup, a do pozostałych funkcjonują inne, realizowane przez GOPS programy. Dziękuję bardzo. Czy jeszcze pani Małgorzata Wróblewska chciałaby zabrać głos? Jeśli nie, to prosiłabym o uruchomienie, jeśli nikt nie ma więcej pytań odnośnie autopoprawek, prosiłabym o uruchomienie głosowania nad przyjęciem autopoprawek do zmian budżetowych. Wynik głosowania już mamy. Jest to 15 głosów za przyjęciem autopoprawek. W takim razie w tym momencie przejdziemy do głosowania uchwały dotyczącej zmiany uchwały Rady Miejskiej Gminy Chocz nr 32/188/2020 z dnia 15 grudnia 2020 roku w sprawie budżetu gminy na 2021 rok. I ja prosiłabym, tak jak zapowiadałam przed sesją, prosiłabym o załączenie do programu sesji uchwały we właściwym brzmieniu, ze wszystkimi naniesionymi poprawkami.
Proszę bardzo, pani Ewa Wojciechowska zgłasza się do wypowiedzi. No ja tylko w formie takiej tutaj informacyjnej, że pismo, które pani wysłała dzisiaj do burmistrza, no zawiera również techniczny błąd. Rozpocznę w związku z przedstawionymi autopoprawkami, czyli powinno być przedstawionymi chyba, tak? Bo my autopoprawki przedstawiamy, także to jest taka tylko i wyłącznie formalna tutaj informacja. Rozumiem, dziękuję pani bardzo. Czy pani Wróblewska chciałaby zabrać głos? Nie, nie, panie, nie, nie. Dobrze, w takim razie czekamy na załączenie do głosowania projektu uchwały ze wszystkimi autopoprawkami. Poproszę o chwilę przerwy. Dziękuję bardzo. Chwilę przerwy ogłaszam. Jak pani z Biura Rady wprowadzi, to wznowię obrady. Proszę Państwa, wznawiam obrady. Moje pismo dotyczyło, które wysłałam dzisiaj po otrzymaniu autopoprawek, dotyczyło tego, że prosiłabym o załączenie do programu sesyjnego uchwały z naniesionymi autopoprawkami, żeby potem nie było wątpliwości co do podpisywania uchwał. I proszę Państwa, dopóki nie przedstawiony zostanie ta uchwała z naniesionymi poprawkami, niestety nie będziemy jej głosować. Także prosiłabym urząd o przedstawienie tej uchwały z naniesionymi poprawkami. Jeszcze raz proszę o przerwę. Ogłaszam przerwę. Thank you.
Proszę Państwa, wznawiam obrady po przerwie. Wydaje się, że Pan Burmistrz chciałby się wypowiedzieć. Jeszcze zanim udzielę Panu głosu, przepraszam bardzo, chciałabym prosić o odnotowanie faktu, że Pani Katarzyna Hernes opuściła sesję. Już nie jest zalogowana. Bardzo proszę o wypowiedź Pana Burmistrza. Szanowni Państwo, oczywiście macie prawo żądać tekstu jednolitego tego dokumentu, czyli projektu uchwały połączonego z autopoprawkami, ale jak widzicie, jaki to jest obszerny materiał, to nie jest to robota na pół godziny czy na dwie godziny nawet, bo to będzie trwało 4 do 5 godzin. Także o ile mi wolno sugerować cokolwiek czy składać wniosek, to prosiłbym o odłożenie tej sesji do dnia jutrzejszego do godziny 9 albo 10. W takim razie tak, bo jeżeli jest takie oczekiwanie. Ja dałem, tak jak powiedziałem, 15 lutego i dzisiaj mam te poprawki, te, które wchodzą również w dniu dzisiejszym do mnie, w dużej mierze. To jeżeli mam to przygotować, co Pani Przewodnicząca oczekuje, ma to taką formę mieć, taką Państwo formę jednolitą chcecie głosować, to proszę o danie możliwości przygotowania tego materiału, a czas niezbędny to jest godzina 9 rano. Dobrze. W takim razie, proszę Państwa, ja chciałam się zapytać Pani Mecenas, ponieważ o taki sam dokument będę prosiła w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. Czy możemy w takim razie przegłosować autopoprawki do zmian w wieloletniej prognozie finansowej po to, aby ten dokument również na jutro rano mógł być przygotowany? Bardzo proszę, Pani Wojciechowska się zgłasza. No ja tu bym się chciała odnieść do tego pisma, które dzisiaj zostało wystosowane do radnych, czy to nie... To nie było pismo do radnych, tylko to było pismo do urzędu. Ale myśmy otrzymali, Pani Przewodnicząca, informację. Więc albo przenosimy obrady na dzień jutrzejszy, albo będziemy sobie ufać. Dziękuję bardzo. No, zobaczą Państwo, moje zaufanie do naszego urzędu niestety nie jest zbyt duże. Za każdym razem, kiedy są autopoprawki do zmian budżetowych, ja męczę się parę godzin na tym, żeby wyliczyć, w której pozycji co się ma znajdować, po czym nawet Pani Skarbnik nie raczy zejść do mnie, wyjaśnić mi, w której pozycji, gdzie się ma co znajdować, więc ja oczekuję jednolitego tekstu uchwały po to, żeby mogła właściwie wykonywać swoje zadanie. Bardzo proszę, Pani Małgorzata Wróblewska. Ja tylko chciałam dodać, że oglądałam sesję Rady Miasta Gminy Pleszew i takie poprawki są nanoszone na bieżąco, także jeśli po raz pierwszy taka sytuacja miała miejsce, to proponuję przerwać te obrady i pozostawić do godziny 9, tak jak Pan Burmistrz zaproponował i się dostosujemy do tego. Dobrze. Ja chciałam się zapytać Pani Mecenas, czy możemy pominąć w tym momencie głosowanie punktu zmiany uchwały w sprawie budżetu gminy na 2020 rok, pierwszy rok i przejść do autopoprawek w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. Po to, aby ten dokument również na jutro został przygotowany. Proszę o wypowiedź Panią Mecenas. Czy Pani Mecenas jest obecna na sesji? Czy Pani Wojciechowska chciałaby zabrać głos? Nie, już. Rączka. Pani Wróblewska? Czy Pani Mecenas jest, Pan Burmistrz, proszę bardzo. Szanowni Państwo, według mnie nie ma możliwości głosowania kolejnej uchwały, jeżeli budżet czy zmiany w budżecie nie są przyjęte, ponieważ WPR jest czystym konsekwencją tej uchwały. Rozumiem. W takim razie, proszę Państwa, nie wiem na ile
na ile części ta sesja będzie podzielona. W każdym bądź razie ja oczekuję jednolitego tekstu uchwały, ponieważ za każdym razem, kiedy są autopoprawki, są zgłaszane za każdym razem, są problemy przy podpisywaniu uchwał, ponieważ nie jest jasne, co w którym miejscu powinno się znaleźć, jaka wartość, szczególnie w wieloletniej prognozie finansowej. Szczególnie. Więc proszę bardzo, pani Wojciechowska. Więc ja mam taką propozycję na przyszłość, abyśmy na komisjach szczególnie analizowali ten problem. Bo można by było wczoraj trzeba było na komisji poruszyć ten temat i byśmy mieli na dzisiaj przygotowane. Także może w formie takiej na przyszłość, żebyśmy mogli mieć już przygotowane, no autopoprawki są przygotowywane wcześniej. Jeżeli są jakieś zmiany, to są sporadyczne. Z dnia na dzień, bo to dotyczyło 2 dni, pani przewodnicząca. One nie są sporadyczne, one są przy każdej sesji, pani Ewo. Tak, ale jeżeli my mamy już materiały na komisję, czyli mogliśmy przeanalizować ten temat na komisjach. No ale teraz dostaliśmy autopoprawki. No dobrze, pani przewodnicząca, ale mogły być już na komisję, no był materiał. No wie pani, no ja skoro jest taka sytuacja. Informacje na komisję, to bym wtedy wiedziała na komisji, że są jakieś zmiany dodatkowe proponowane. Dobrze, proszę państwa, a pani Małgorzata Wróblewska jeszcze chciałaby zadać. Nie, ja proponuję przerwanie tych obrad do jutra. Dobrze, w takim razie jeszcze chciałabym się zapytać, czy wszystkim państwu odpowiada termin 9 rano? Nie widzę jakichś głosów sprzeciwu. W takim razie jeszcze proszę o wypowiedź pana burmistrza. Ja tylko chciałem powiedzieć, że autopoprawki, skoro są, to powinniśmy się być może częściej z nich cieszyć. Bo jak państwo przeprowadzicie analizę tych autopoprawek, to one nie idą nigdy w kierunku, albo bardzo rzadko idą w kierunku umniejszenia budżetu. Jeżeli idą, to idą w kierunku jego zwiększenia, czy też rozszerzenia możliwości inwestycyjnych. To nie jest w mojej widzimy się, ja też bym wolał prostą robotę. Jeżeli dzisiaj Urząd Skarbowy przesyła nam statystyczny, przepraszam, przesyła nam środki, to państwo myślicie, że ja wiem 2 dni wcześniej, wtedy, kiedy wy macie komisję? Tak, to sugeruje radna Wojciechowska. No nie wiem niestety wtedy, kiedy komisja. Może się sprawdzić daty, dzisiaj z listy wpływa. Także ja mogę nie przyjmować oczywiście tych pieniędzy. Mogę wnioskować za 7 dni, za 5 dni o zwołanie sesji nadzwyczajnej. Tylko że sądziłem, że samorząd to instytucja, w której wspólnie działamy na rzecz naszych mieszkańców. I to mną kieruje, że zabiegam o te dodatkowe pieniądze. Ja tutaj nie kwestionuję pana zabiegów oczywiście. Mnie tylko chodzi o jasność dla radnych i dla mnie, jakie uchwały podejmujemy, bo naprawdę za każdym razem są potem problemy przy podpisywaniu uchwał i ja nie mogę się doprosić pomocy z państwa strony w tym zakresie, więc trwają przepychanki listowne, słowne i ja po prostu to jest ostatni. Ja już wcześniej mówiłam, że będę prosiła za każdym razem o przedstawienie jednolitego tekstu uchwały, dlatego też wysłałam maila zaraz po otrzymaniu autopoprawek, że będę o to wnioskować. Jak również chciałam powiedzieć, że przypominam sobie sesję i to było praktycznie za każdym razem, kiedy pani skarbnik miała już przygotowane te jednolity tekst uchwały, wydruk z systemu informatycznego i nawet pokazywała mi po sesji. Także myślę, że to jest tylko taki wybieg po to, żeby tą sesję przedłużyć do dnia jutrzejszego. Natomiast jeżeli taka jest konieczność, to oczywiście to czynię. Czy pani Wojciechowska albo pani Wróblewska chciałaby zabrać głos, bo się zgłaszają? Pani Bojarun, proszę bardzo. Nie, ja takie formalne kwestie jutro nie będę mogła uczestniczyć w tym, bo po prostu mam zaplanowany wyjazd i to już od dawna. Dziękuję. Rozumiem. W takim razie, proszę państwa, odraczam. Przerywam obrady do jutra. Przerywam obrady tej sesji 34. sesji Rady Miejskiej Gminy Chocz do jutra do godziny 9. Kontynuacja jest również na 9. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia, do usłyszenia. Do widzenia. Do widzenia.